Moje uszanowanie, witajcie ponownie, Kamil z tej strony i witam po raz kolejny z motocyklem. Zresztą nie będę go ukrywał, przecież wiecie co to jest, potraficie czytać opisy. W każdym razie kolejny raz na Panameryce i nie będzie to w żaden sposób test, ponieważ o tym motocyklu powiedziałem już sporo, miałem możliwość przetestowania go i to dość konkretnie i właśnie w związku z tym testowaniem jestem zadziwiony, że jeszcze dostałem trzeci raz tą maszynę do jazdy. I zasadniczo, jako że nie będzie to test, to będzie taka może początek poradników, znaczy poradników, to nie poradników, tylko takich, wiecie, serii podróżniczej małym dla zapracowanego człowieka, takiego jak ja, który nie ma czasu na wyjazd gdzieś dalej na tydzień czasu, przynajmniej na obecną chwilę. Więc czemu by nie pozwiedzać sobie tej okolic, w tym konkretnie przypadku Mazowsza, ale też będę się rozwijał dalej, ale to taka czysta luźna moja myśl. W każdym razie dzisiaj pokażę Wam jedną fajną miejscówkę, która ma bardzo dużo fajnych dróg legalnych, szutrowych, a więc do zabawy takim adventurem jak TRK czy Panamerykanin idealnie. Miejsce, do którego jechałem trzy razy za każdym razem innym motocyklem. Za pierwszym razem czarna Panameryka. Pojechałem w deszczu takim, że zmokłem do ostatniej suchej nitki. Fajnie, bo przetestowałem wszystkie te kontrole trakcji i tym podobne inne rzeczy, także spoko. Ale no, docelowo nie dojechałem do miejsca, gdzie chciałem. Ledwo niecałe 100 km przelotu. Za drugim razem, jeśli pamiętacie taką zieloną Panamerykę, niestety troszkę ją uszkodziłem, ponieważ zajął mnie troszkę inny, bardziej ambitny teren jak na tamten motocykl. Tylko nie na tamtych kołach, które dostałem, bo były po prostu zwykłe takie uniwersalne gumy. Więc wiem, poobijałem troszkę sprzęta. W związku z powyższym zdziwiło mnie, że dwa tygodnie temu dostałem od Harley'a zapytanie, czy nie chciałbym raz jeszcze uzyskać Panameryki na test, co by może wjechać pod tą górkę tym razem, bo dostanę go na kołach kostkowych. Także Harley ewidentnie lubi się pchać w gips i albo mnie w gips, bo użyczyli mi właśnie tą sztukę. Co zabawne, nie pojechałem oczywiście na żwirownię, a w końcu dojechałem na samą górę, która też daje sporo frajdy z jazdy i taką dość wymagający podjazd. Akurat myślę na taką krówkę, mimo że na kołach kostkowych. No, tak więc tyle. Zapraszam na nie test, a vlog podróżniczy, że to tak to nazwijmy, z Panameryką. Fragment sponsorowany, Car Vertical. Jeśli już oglądaliście, wiecie o co chodzi, albo nie chcecie oglądać, przewincie sobie o 2 minuty dalej i zapraszam do filmu. A tak na szybko raporty, które warto sobie zakupić w momencie, gdy planujecie zakup motocykla, zwłaszcza tego sprowadzonego z zagranicy, albo żeby sprawdzić, jeśli był sprowadzony z zagranicy, co tu się z nim działo przez te lata wcześniej jazdy. Na tym przykład mam akurat Harley Davidson się trafił. Informacje o przebiegu. Tutaj jest czysto, zielono, czyli nic nie było. Jest raport kradzieżowy, tutaj też czysto, fajnie. Wypadki i pojazd był uszkodzony. W wykrytej aktywności macie wszystko od zarejestrowania, przeglądów, wykrytych uszkodzeń, kiedy był na sprzedaż, badany technicznie w 2020 roku, na przykład w Stanach, w 19 wyjechał, w 20 był już na Litwie, miał badanie techniczne, czyli teoretycznie był dopuszczony do ruchu. O, 2021 rok zarejestrowany w Estonii. Dobra, no to jedziemy dalej. Porady, co sprawdzić, kiedy sprawdzić, jak sprawdzić. I o, proszę bardzo, z przebiegiem, jak to wyglądało. W 16 roku 11 km, w 21 roku już miał 11 600 km. Spoko. Co tutaj dalej mamy? Uszkodzenie. Akurat tutaj bez jakiegoś dokładnego opisu uszkodzenia, chociaż zazwyczaj tam się trafia. I najfajniejsze, to co tygryski lubią najbardziej. Szacowana cena w 2019 roku 3650, ale to nie to. Zdjęcia. Zdjęcia, bo te najlepiej przypomniają do świadomości i proszę bardzo. Uszkodzony sprzęcik, praktycznie brak przodu, ale koło leży obok, spoko. No tak, nie najgorzej pokiereszowany, co tam. Dobry mechanik i zrobi. Będzie maleńka. Silniczek proszę, nietknięty, rama nietknięta. No właśnie, jakby rama nietknięta była, no to czemu by nie? Lagi z przodu, wiadomo co tam się stało. Może jakaś dobra dziura, a nie uderzenie czołowe. No nieważne. Ale wiecie, na pewno oglądając takie zdjęcia, trafia to bardziej do naszej świadomości.
Co z takim maszyną mogło się stać, jakie dzieci wiecie napaleni na co, by zakupić taki motocykl. I najfajniejsze jest zawsze, jak się pojawiają zdjęcia, a no właśnie, nie ma, zdjęcia przed i po zrobieniu tego sprzęta, czyli w momencie jak był do zakupu, a że on był do rejestracji, czyli prawdopodobnie trafił do sprzedaży jako jedna całość. No i właśnie, jeszcze dodatkowo na koniec takie 12 punktów, co sprawdzić przy zakupie motocykla. To się sprawdza nie tylko w kontekście tego raportu czy każdego innego, ale ogólnie tak, tak ze spokojną głową podejść do sprzedaży, do zakupu, przepraszam, motocykla. No, link w opisie, jest tam zniżka dla Was bodajże 10%. Nie namawiam, ale wiecie, w razie czego warto sobie dopomóc w zakupie dobrej, fajnej, sprawdzonej maszyny. Lecimy! Nieraz już wspominałem na kanale, jak nudne i płaskie potrafi być Mazowsze, co w kontekście jazdy, jaką preferuję, powoduje, iż nieco muszę się naszukać, by znaleźć ciekawe miejsca. Także jak tylko wpada mi w oko wspomniana Sobia Góra, co jest nazwą ciut na wyrost, od lekkie wzniesienie, ale że położone wśród nizinnego terenu, to już robi się ciekawie. Zwłaszcza w kwestiach widokowych. Ze szczytu rozpościera się unikatowy widok na rzekę, zakręconą niczym typowa grażyna na dziale z promocjami w Biedronce. Patrząc na rozległe łąki, zamek i kościół Liliad, a także widoczne z tego miejsca wiatraki umiejscowione w gminie Korytnica, możemy cieszyć wzrok nietypowymi jak na tą okolicę krajobrazami. O Sobiej Górze znalazłem też dwie ciekawostki. Według lokalnych legend zlatywały się tutaj z dalekich stron czarownice, aby w tych atrakcyjnych okolicznościach przyrody debatować nad losem okolicznych mieszkańców. Był też wątek filmowy, na przykład w ślubach panieńskich, a nawet miejsce wpadło w oko filmowcom aż z Japonii, kręcącym film Ambasador Nadziei z udziałem polskich aktorów. Generalnie miejsce ciekawe do oglądnięcia tak przy okazji, po drodze. Ewentualnie bardzo dobry pretekst, by ruszyć dalej niż w koło komina, zwłaszcza jeśli lubicie szutry, a takich tutaj sporo po drodze natrafić można. Tak więc ahoj, przygodo w terenie. Na samą Sobią Górę są też dwa podjazdy, całkiem fajne, nie są jakoś szalenie wymagające. Wiem, że wykorzystywane też przez offroadowców, także na chwilkę zabawy jak najbardziej dadzą radę. Pytacie, jak dojechać? W sumie wystarczy odpalić Google Maps i Sobia w Mazowieckim jest jedna jedyna. Nieopodal miejscowości Jadnice, na pewno znajdziecie. Z Warszawy wychodzi niespełna 90 km. Można lecieć elegancko i bezpłciowo zarazem A2 na Siedlce lub zdecydowanie ciekawiej przez starą drogę 637 przez Sulejówek, Stanisławów, Liw w kierunku na Węgrów. Swoją drogą kolejna atrakcja to właśnie Liw i jego zamek, goszczący nie jeden już zlot motocyklowy. Opowiem Wam o kilku rzeczach, które zauważyłem dzisiaj, bo poprawiałem sobie naciąg łańcucha, był strasznie luźny. Fajna rzecz, która mi się rzuciła w oczy niechcący, a która jest dość istotna w kontekście moich warsztatowych przygód, gdyż ponieważ, zobaczcie tutaj, na ile kamera pozwoli, jest zegier blokujący śrubę, jakby ktoś nie dokręcił. Bajka, nie? Kolejna rzecz, czy coś się zmieniło, bo to jest oczywiście Pan American 2022 roku z quickshifterem. Nie wiem, ja chyba jestem zbyt głupi, żeby wiedzieć, jak to działa, więc to mnie nie rusza, ale generalnie tak. Czy coś zmienili w tym motocyklu, się pytacie? Nie. Ten motocykl jest tak samo beznadziejny w tych samych miejscach, w których był do tej pory. Znaczy beznadziejny, są pewne rzeczy beznadziejnie zrobione, których mogliby sobie oszczędzić. Na przykład ta blaszka, no fajnie, w każdym jednym odchodziła i tutaj też oczywiście odchodzi. Można to podkleić i pozamiatane. Spoko, ale no po co to było robić, tak? Można było to zrobić gładko, luz. Albo nie wiem, jakiś kawałek blaszki po całości, na śruby, na nity, cokolwiek. Tak, żeby, nie wiem, tankback chociażby można było przykleić. Nieważne. Bo tutaj ten tankback taki z clip-onem, taki jak ja mam, to mógłby mieć problem, żeby się zmieścić chyba. Albo by mi zasłaniał zegar. A propos zegarów. Co to kurde jest?
Próbowałem to dokręcić, ale nie znalazłem miejsca gdzie, a szukałem dość długo, bo szukałem gniazda ładowania, jakie myślałem, że nie ma, bo nie widziałem, a tutaj ten mały pstryczek, to jest USB typu C i działa. Owiewka się zdejmuje tak samo, w ogóle fajna wersja kolorystyczna. Owiewka działa tak samo. Quick Shifter nie wiedziałem, nie wiem jak działa, nie wiem co to mi daje. Wręcz wydawało mi się, że gorzej jest niż poprzednio, znaczy jakoś tak gorzej mi się zmienia te biegi. Ale nie kumam za bardzo dlaczego. Rzecz, którą na pewno muszę sobie zrobić, a której na pewno nikt nie zrobił przede mną. No jasne, że tak. Rany koguta, ale będzie teraz. Teraz to tak, mam wyżej siedzenie. Kurczę, jak mnie kochone zbolało, jak jechałem tutaj, bo się zsuwałem cały czas z tej kanapy, a wystarczyło ją podnieść, o czym zapomniałem oczywiście. No, a co chciałem powiedzieć, te rączki oczywiście są dalej plastikowe, tak samo jak były. Kolejna wkurzająca rzecz to, że on się opuszcza za każdym razem, dlatego nie chciałbym tego zawieszenia. Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie irytuje w tym motocyklu. I jest to niewątpliwie dźwignia od manetka od kierunkowskazów. No jak mnie to wnerwia, kto to wymyślił, żeby to tak działało. Nie mogli tego normalnie zrobić. Ale poza tym kocham ten motocykl. Świetnie wygląda jak dla mnie. Jakby to skomentować, ta maszyna ma polot. No generalnie jeśli chodzi o silnik, to kocham ten sprzęt. I dlatego jak dostałem propozycję powtórnego pożyczenia sprzętu, to dwa razy się nie zastanawiałem. Tylko okej, dawaj! W ogóle powiem wam, bardzo fajna jest ta kontrola trakcji. Wcześniej jej jakoś nie używałem, wyłączałem. Dzisiaj tak właśnie na próbę na tych kołach spróbowałem ją, jadę z nią uruchomioną i bardzo ładnie trzyma ten motocykl w poślizgu, w ryzach. Także właśnie dla początkującego na przykład, znaczy początkującego, no nie wierzę, że ktoś początkujący wsiądzie na taką maszynę i od razu będzie chciał na niej upalać. Zdecydowanie odradzam. Lepiej coś lekkiego kupić i dopiero. Zwykle syfu w tych lasach jest. O co chodzi? Ale właśnie tak dla jeszcze niewprawionego. O, nie początkującego. Niewprawionego. Początkującego na tym motocyklu ewentualnie. To maszyna jest spoko. Zawieszenia. Tutaj jest oczywiście wersja special, także ono jest regulowane. Elektrycznie. Nie wiem, nie mam odniesienia do innego wersji standardowej, na którą bym polował prawdopodobnie, ale to w sumie tylko dlatego, że jest to wersja bardziej, znaczy prosta, no jeśli coś się zepsuje, to będzie łatwiej to po prostu naprawić taniej albo przysporzy mniej problemów. Z drugiej strony, jak rozmawiałem w salonie Harley'a, to oni wcale nie narzekają na nadmiar roboty przy tych sprzętach, no jakiś nadmiar napraw. Także nie jest to chyba jakaś pięta Achillesowa. No widzicie? Jak on fajnie w kontroli trakcji. Ta kontrola trakcji pozwala mi to wykonać w pełni. Nawet jeśli trzyma mnie za, trzyma mnie na smyczy ta kontrola, to jest to bardzo, ale to bardzo ciekawy, przyjemny objaw i na pewno podoba mi się. Nawet mimo tego, że nie ja kontroluję w pełni ten poślizg, to i tak jest fajnie. A ślizga się nawet na asfalcie. Z dwójki, z trójki, nieważne. Odkręcacie mu i on się będzie ślizgał. Nie ma takiej opcji, żeby jechał prosto. Także spoko. Chyba.
No i dobra, była miejscówka, było trochę o motorze, podobało mi się i jedno i drugie. Harleya na takich kołach, tego ze standardową zawiechą przygarnąłbym chętnie, co już pewnie nieraz mówiłem. Daleko mu do ideału, ale to co mi się w nim właśnie podoba. Po prostu, takie inne podejście od adventura. Na takich kostkach, mimo masy, która podobna jest przecież do mojej TR-ki, idzie w terenie jak zły. Ciekawostka, prędkość max tego pana Amerykana to 177 km na godzinę. Poprzednie jechały szybciej. Jak mówiłem, opony były już dobrze dojechane, tak więc po tym jak go oddałem, nim pojechał w kolejne ręce, dostał bardziej szosowy komplet opon, na którym VMAX poszła mocno ponad 200. Domyślam się, że to te wszystkie systemy pilnujące kierowcę powodują takie zachowanie i swego rodzaju automatyczną blokadę. I słusznie. Jak widzieliście na przebitkach, nadsterowność przy tej mocy permanentna i strasznie wciągająca, bo bezpiecznie blokowana. Świetne. Pocisk do teleportacji na asfalcie z odpowiednimi umiejętnościami potwór w terenie. Także miało być krótko i zwięźle, no wyszło jak zwykle. Jeśli też masz jakieś ciekawe miejscówki, podziel się nimi w komentarzach, chętnie podjadę i sprawdzę. Jak zwykle, dzięki za oglądanie, jeśli dotrwałeś do końca, pozdrawiam i do następnego. Cześć.